Witaj w moim nietypowym studiu nagraniowym pod tytułem Na walizkach. Napiję się kawy. Jak już często mówię, będą też kubki rogdyjowe. Będę wprowadzał, więc spokojnie wszystko ogarniemy. Dobra. Dobra, ziomeczki. Smells like teen spirit. Nirvana. No to jest po prostu utwór legenda, utwór klasyk, utwór po prostu must have, must to play, must to wszystko, best riffs ever i tak dalej. Ja tam się nie bawię, znaczy zagram go w dwóch wersjach, bo zagram na klinie, na czystym, na klinie i na przesterze. I po prostu, jak to brzmi, proszę ja was. Ja gram akurat taką wersję, to jest akurat moje wykonanie, więc no wiadomo, ktoś może powiedzieć, że to się inaczej gra, wszystko jedno. Ja po prostu gram tak, że tutaj mamy tak naprawdę tylko cztery power chordy na najgrubszych strunach, na szóstej strunie na pierwszym progu, na piątej strunie na trzecim progu, 1-3. Ja mam tu siódmą strunę, która oczywiście może was mylić, za co bardzo przepraszam. Później drugi chwyt jest na strunie 5 i 4, też 1-3. Później następny motyw jest na strunie 5 i 6, 4-6, próg 4 i 6. I ten sam układ, tylko że piętro niżej, że tak powiem. Ja to gram w ten sposób. Pierwszy motyw, dobra, będę grać to w kółko wolno, bo to nawet lepiej jak zagram wolno, niż jak będę tłumaczyć. Ja tutaj gram na X-ach gram cztery uderzenia. Czyli tutaj tym, dy, 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 dy. Tym, dym, tym. To tak ma ułatwić też trochę rytmikę, aczkolwiek tam obawiam się, że chyba też jest w oryginale też jest grane z tłumieniem, że tam nie ma takich. Na przesterze to brzmi tak, uwaga. Tylko właśnie, na graniu na przesterze oczywiście bardzo ważne jest tłumienie tutaj tym nadgarstkiem, bo gdyby nie tłumienie nadgarstkiem, zagram z tłumieniem. Bez tłumienia byłoby coś takiego. To jest taki motyw, który no tam już niekoniecznie każdy chce grać, to coś tam dalej. Ja podchodzę do takiego założenia, zagra jakiś riff, Nirvana jest fajny riff, o, smysł jak ten spirit, pyk, gramy tutaj ten motyw. Nie musimy całego utworu grać, także uczta się tego, grajcie, możecie nawet podesłać linki do swoich wykonań tego
no jakże krótkiego fragmentu, prawda? Ale on jest dużo razy powtórzony. Intro i później po zwrotkach. Także dobra, do zobaczenia w następnych filmach.